Państwa, mamy bardzo ciekawą uwagę i adnotację do protokołu, które sporządziła komisji Ewa, to przewodnicząca, Brezowska Marzena, Bryłka Teresa, Dorot Halina, Kaczmarek Paweł, Piasecka Małgorzata, Staśkowak Joanna, Załuska Izabela, Zigert Anna, czyli tylko jeden mężczyzna był tutaj, Paweł Kaczmarek. I co napisała komisji Ewa, przewodniczący tej komisji? Uwagi i adnotacje do protokołu. Ale 20 punkt. Adnotacja o wniesieniu uwag przez członków komisji w spisie wyborców, lista dodatkowa, druga tura, żółta lista, w nawiasie liczba, pozycja 20, chyba 1. Wpisany jest wyborca, którego adres zamieszkania Bytomska 7 jest adresem szkoły, w której mieści się komisja numer 138. W szkole nie ma żadnych mieszkań. Z MBW we Wrocławiu otrzymałem dwa niespójne wyjaśnienia, które budzą mój niepokój. Pierwsze, wyborca skorzystał z nowum. PKW dopuszcza możliwość wpisania się na wniosek wyborcy na listę wyborców z podaniem adresu zamieszkania, a nie adresu placówki, w której mieści się komisja wyborcza. Drugie wyjaśnienie, czyli tu, proszę Państwa, szefowa protokołu, przewodnicząca składu komisji jest zaniepokojona działaniem PKW, która dopuszcza możliwość wpisywania się na wniosek wyborcy. I teraz drugie wyjaśnienie, zapytanie pani z MKW, abym zorientowała się, czy w szkole nie ma mieszkań. Mój niepokój wzrósł, gdy w biurze ewidencji ludności podano mi informację, że w komisji numer 139, mieszczącej się w tej samej szkole przy ulicy Bytomskiej 7, są zgłoszone na liście wyborców, czyli wpisane 3 osoby z adresem zamieszkania Bytomska 7. Adresem szkoły. Informacji tej nie jestem w stanie zweryfikować i tu się pani przewodnicząca podpisuje. No rzeczywiście, proszę Państwa, 3 osoby zameldowane, mieszkające w szkole według MKW. No rzeczywiście. I niby wydaje się, że elekt Duda coś dzisiaj otrzymał w Pałacu Wilanowskim. Wzywamy cały skład PKW 9-osobowy do podania się do dymisji na czele z sędzią Trybunału Konstytucyjnego Hermelińskim. Ja nie rozumiem, za co Andrzej Duda dzisiaj dziękował temu sędziemu, ale wątpię, że PiS złoży oświadczenia odpowiednie do wybory urnowe. Nie jesteśmy w stanie skontrolować, nie są kontrolowalne. Wczoraj oświadczył właśnie to rozmówca w Radio Maryja, który powiedział na wiele sposobów i wprost, że tych wyborów urnowych nie da się skontrolować. Jest tyle nieprawidłowości, tysiące. A więc jakże to możliwe, że dzisiaj delegat Duda, za co on Hermelińskiemu dziękował? Wzywamy wierchuszkę PiS do pamiętania się i do działania z narodem polskim, współdziałania, dlatego że widzicie Państwo, według tych wyników Andrzej Duda ma mniej niż 30%. Mniej niż 40% około. A generalnie te wyniki wyborcze, które podał skład PKW do wiadomości, to z nich wynika, że Andrzej Duda ma zaledwie 25% poparcia, niecałe 30% poparcia elektoratu, ponieważ 50%
Polaków nie poszło do urny. Nie chce brać udziału w tej farsie urnowej. I nie poszło głosować. Już tam nie było na kogo, moim zdaniem. A więc jakże elek, który ma zaledwie 25% elektoratu, czy mniej niż 30, może się uznawać za prezydenta wszystkich Polaków w tym systemie. Dziękuję bardzo. Do następnego nagrania. Mówiła Beata Andrea z Wrocławia.